Od czwartku przez ostatnie upalne dni mieszkańcy Krępnej i Rozwadzy w gminie Zdzieszowice byli pozbawieni wody. Ta z kranów była niezdatna do użytku. Kryzys zażegnano dopiero dzisiaj, kiedy wielu mieszkańców było już u kresu wytrzymałości, a frustracja sięgała zenitu. Rozmawiała z nimi Natalia Janus-Hempel. Wodny kryzys w miejscowościach Krępna i Rozwadza w gminie Zdzieszowice trwał od czwartku. Co prawda woda z kranów leci, ale... W tej chwili do publikacji. Wszystko przez wykryte skażenie bakterią coli. Mieszkańcy są sfrustrowani, bo woda nie nadawała się ani do spożycia, ani do mycia. Ciężko jest radzić sobie. Na szczęście pracuję w takim zakładzie, że tam się mogę wykąpać i tak dalej, a wodę do picia tutaj stąd przynoszę. No już gdzieś koło tygodnia nie ma. I to nie jest pierwsza awaria taka w tym roku. Ja jeżdżę do teściowej, nie? To mam... A jak ktoś nie ma teściowej gdzie indziej, no to gdzie będzie się kąpał? Po prostu w XXI wieku takie coś nienormalne. O myciu to już no, w tych upałach teraz to no, dobrze, że basen mamy przy domie i to tak do basenu się wchodzi, nie? Ale naprawdę jest to uciążliwe. Poza zwykłymi, prozaicznymi sprawami, w których czysta, bieżąca woda jest po prostu potrzebna. Niektórym mieszkańcom jej brak wyjątkowo utrudniał życie. Syn dializowany ma wysypkę. Wnuki, biegunki. Nie wiem, co mam dalej z tym zrobić. Nie jestem w stanie, daję mu do picia kupną. Ale ja go muszę wykąpać, wyprać dzień w dzień, pościel co drugi dzień. Ja rozkładam ręce. W swoje ręce sprawę wziął sołtys Krępnej. Co chwilkę wyzwaniam do WIK-u, do urzędu, ale każdy mówi, jeszcze nie jest konkretny wynik i czekamy. Mieszkańcy czekali i korzystali z wody zapewnionej przez gminę. Zostały postawione beczkowozy z czystą wodą, one są na bieżąco uzupełniane. Z tego co mi wiadomo też zapewniamy wodę mineralną dla starszych mieszkańców. Krapkowicki sanepid pobrał kolejne próbki do badań. W kolejnych próbkach również stwierdzono obecność grupy coli, dlatego podtrzymano komunikat z dnia 17 lipca 2024. A kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać zdatnej wody? W tej chwili trwają kolejne badania próbek wody podlegające pod WIK Zdzieszowice. Prezes miejscowego WIK-u bije się w pierś i podkreśla, że jego niewielki zespół robi co może. Przepraszam, nasi pracownicy, ja... Robimy wszystko, żeby tą usterkę usunąć jak najszybciej i po prostu, żeby wszystko wróciło do normy, a też na pewno działania będziemy prowadzili, żeby w przyszłości to się nie powtarzało. Po południu, w końcu, po blisko tygodniu z kranów poleciała czysta woda, ale mieszkańcy przekonują, że ostatnie dni zapamiętają na długo. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski.